Anna leżała w szpitalnym łóżku, z uśmiechem patrząc na swojego nowonarodzonego synka. Była zmęczona po porodzie, ale szczęście i czułość wypełniały jej serce. Czekała na męża, Karola, który obiecał odwiedzić ich zaraz po pracy. Tego dnia czuła się wyjątkowo spokojna, mimo że ich sytuacja mieszkaniowa pozostawiała wiele do życzenia. Od kilku miesięcy, odkąd dowiedziała się o ciąży, mieszkali u jego matki, a układ ten wcale nie był prosty. Teściowa Elżbieta od samego początku ich związku patrzyła na Annę z chłodnym dystansem. Od chwili, gdy Anna i Karol ogłosili, że spodziewają się dziecka, atmosfera w domu stawała się coraz bardziej napięta. Elżbieta otwarcie dawała do zrozumienia, że uważa, iż to zbyt wielka odpowiedzialność dla pary o ich zarobkach. Dla niej wszystko, co robiła Anna, było niewłaściwe. Mówiła, że córka Karola powinna być bardziej ambitna, bardziej odpowiedzialna i, co gorsza, bardziej godna ich rodziny. Powinnaś się lepiej postarać, powtarzała Elżbieta, nie szczędząc krytyki. Dom to nie miejsce dla ludzi, którzy nie mają porządnej pracy. Mimo tego Anna starała się trzymać dystans i unikać konfliktów, ale teraz, w tym szpitalnym pokoju, nie mogła przestać myśleć o wszystkim, co przeszła. W głowie krążyły jej słowa teściowej i czuła, że nie będzie już w stanie dłużej tego znosić. Kiedy Karol w końcu przyszedł, Anna zauważyła, że wyglądał na zdenerwowanego. Jego twarz była napięta, a uśmiech wydawał się wymuszony. Chociaż starał się być opiekuńczy, Anna wyczuwała, że coś go trapi. Karol, wszystko w porządku? Zapytała, przytulając synka, którego właśnie karmiła. Karol spojrzał na nią z wymownym spojrzeniem, po czym odwrócił wzrok. Odetchnął głęboko, jakby chciał się zebrać na odwagę. Aniu, muszę ci coś powiedzieć. Mama zaczął, ale wahał się, jakby nie wiedział, jak przekazać jej złe wieści. Anna poczuła dreszcz niepokoju. Właśnie urodziła ich dziecko i nie miała siły na nowe konflikty. Wolała nie myśleć o tym, co mogła zrobić Elżbieta, ale czuła, że to coś, co znowu zrani ją do głębi. Mama wyrzuciła twoje rzeczy z naszego pokoju, powiedział, jakby nagle zdecydował się wyznać prawdę. Kiedy wróciłem z pracy, twoje ubrania i osobiste rzeczy były na korytarzu, w workach. Anna spojrzała na Karola wstrząśnięta. Nie mogła uwierzyć, że w czasie, kiedy przebywała w szpitalu, Elżbieta zdecydowała się na taki krok. Wiedziała, że teściowa jej nie akceptuje, ale teraz to przerastało wszelkie granice. Jak to możliwe? Zapytała z niedowierzaniem. Dlaczego? Czy ona naprawdę? Twierdziła, że nasz dom to jej dom i że to ona decyduje, kto w nim mieszka, kontynuował Karol z wyraźnym smutkiem i gniewem w głosie. Aniu, tak bardzo mi przykro. Nie wiem, co jej strzeliło do głowy. Powiedziała, że to niewłaściwe i że nasze miejsce jest gdzieś indziej. Anna poczuła, jak łzy napływają jej do oczu. To był cios prosto w serce. Czuła się osłabiona i zawiedziona, ale także gniewna. W tym momencie zdała sobie sprawę, że życie z Elżbietą było błędem od samego początku. Nawet jeśli Karol starał się wspierać ją jak najlepiej, to widziała, że relacja z jego matką staje się coraz trudniejsza do zniesienia. Anna spędziła noc w szpitalu, prawie nie mogąc zasnąć. Myśli o tym, co zrobiła Elżbieta, nie dawały jej spokoju. Jak mogła być tak bezwzględna i pozbawiona empatii? Czy naprawdę myślała, że Anna, matka jej wnuka, zasługiwała na takie traktowanie? Następnego dnia, kiedy Karol przyszedł do szpitala, Anna nie mogła ukryć swojej frustracji. Karol, nie możemy tam wrócić, powiedziała, patrząc mu prosto w oczy. Jeśli twoja matka nie akceptuje mnie i naszego dziecka, nie mamy tam czego szukać. Karol wyglądał na zdeterminowanego. Widział, jak bardzo Anna cierpi i wiedział, że musi podjąć decyzję. Jego twarz zdradzała, że już dawno dojrzewał do tej chwili. Masz rację, Aniu, powiedział cicho. Rozmawiałem z nią rano. Próbowałem jej wytłumaczyć, że to nie jest sprawiedliwe ani w porządku, ale ona nie chce słuchać. Powiedziała, że dopóki żyje pod jej dachem, to ona stawia warunki. Więc co zamierzasz zrobić? Zapytała Anna z nutą nadziei w głosie. Podejmiemy decyzję wspólnie, odpowiedział, łapiąc ją za rękę. Wiem, że musimy się stamtąd wyprowadzić, ale najpierw muszę porozmawiać z mamą po raz ostatni. Kilka dni później, po powrocie do domu, Karol spotkał się z matką. Elżbieta była zirytowana jego obecnością,
ale Karol nie zamierzał odpuszczać. Jak mogłaś wyrzucić rzeczy Anny, kiedy była w szpitalu? Zapytał ostro. Jak mogłaś zrobić coś takiego własnemu dziecku? Elżbieta nie wydawała się wzruszona. Wzruszyła ramionami i odpowiedziała chłodno. Karolu, jesteś moim synem, a to jest mój dom. Nie potrzebuję żadnej synowej, która tylko przynosi ci problemy i wydaje pieniądze. To dziecko będzie tylko kolejnym ciężarem. Słowa te przeszły przez Karola jak zimny prąd. Nie mógł uwierzyć, że jego własna matka była zdolna do takiej pogardy wobec jego żony i dziecka. Jeśli tak uważasz, mamo, to nie zostawiasz mi wyboru, powiedział z zimną determinacją. Wyprowadzamy się, a ty możesz żyć sama ze swoimi zasadami i osądami. Elżbieta spojrzała na niego z niedowierzaniem, jakby nie spodziewała się takiej decyzji. Jak śmiesz? Krzyknęła. To ja cię wychowałam, to ja zapewniłam ci dach nad głową. I za to ci dziękuję, ale teraz mam własną rodzinę, odpowiedział stanowczo Karol. Ania i ja jesteśmy razem, i jeśli to ci nie odpowiada, to ja będę musiał odejść. Kiedy Karol wrócił do Anny, był wyraźnie roztrzesiony, ale także zdecydowany. Wiedział, że jego życie od tej pory będzie zupełnie inne, ale był gotów podjąć ryzyko dla Anny i ich dziecka. Aniu, jutro wynajmujemy coś na początek, choćby pokój, powiedział z determinacją. Wiem, że nie będzie łatwo, ale zrobię wszystko, żebyśmy byli szczęśliwi, nawet jeśli to oznacza zerwanie kontaktów z moją matką. Anna, patrząc na Karola, czuła, że w końcu znalazł odwagę, by stanąć po jej stronie. Po raz pierwszy od dłuższego czasu miała poczucie, że są naprawdę razem, że mogą pokonać wszystko, jeśli będą sobie ufać. To był początek ich nowego życia trudnego, ale pełnego nadziei i miłości. Kolejne dni były pełne napięcia. Anna i Karol zaczęli szukać mieszkania do wynajęcia, co okazało się trudniejsze, niż się spodziewali. Oszczędności mieli niewielkie, a ceny wynajmu były wysokie. Mimo to Karol był zdeterminowany, by jak najszybciej opuścić dom matki. Chciał zakończyć ten etap swojego życia, pozbyć się ciężaru, jakim było mieszkanie z osobą, która nie akceptowała jego żony ani ich wspólnego życia. W międzyczasie Elżbieta starała się pogłębiać konflikt. W domu atmosfera była coraz bardziej napięta, a jej komentarze stawały się coraz bardziej bezwzględne. Nigdy nie powinnam była zgadzać się na to małżeństwo, syczała z jadem w głosie, kiedy tylko przechodziła obok Anny. Tylko przyciągasz problemy, a mój syn zasługuje na coś lepszego. Anna starała się ignorować te uwagi, ale wewnętrznie czuła, że to ją rani. Karol zauważał, jak jego matka krzywdzi Annę, ale unikał konfrontacji, chcąc jak najszybciej się wyprowadzić i zamknąć ten rozdział. Niespodziewanie któregoś wieczoru Karol otrzymał telefon od swojego szefa, który poinformował go o nadgodzinach, które będą opłacone wyjątkowo dobrze. To była dla nich świetna wiadomość. Dodatkowy zarobek mógł im pomóc szybciej zebrać na kaucję za mieszkanie. Karol podzielił się tym z Anną, która mimo zmęczenia po opiece nad noworodkiem, poczuła ulgę i nadzieję na zmianę. Jeszcze kilka tygodni i będziemy wolni, powiedział Karol, przytulając ją. To będzie nasz nowy początek. Anna uśmiechnęła się, choć czuła niepewność. W głębi duszy martwiła się o to, czy uda im się utrzymać samodzielnie bez wsparcia jego matki. Karol zapewniał ją jednak, że razem pokonają wszelkie trudności. Kilka dni później Elżbieta niespodziewanie zaproponowała, że zabierze ich na obiad do restauracji. Anna od razu wyczuła, że ta oferta nie jest bezinteresowna. Teściowa nigdy wcześniej nie zapraszała ich na takie wyjścia, a zwłaszcza po ostatnich konfliktach wydawało się to dziwne. Mimo to Karol przekonał Annę, że może warto spróbować dać szansę na złagodzenie napięć. Może mama chce coś naprawić, powiedział, trzymając ją za rękę. Może w końcu zrozumiała, że przekroczyła granicę. W końcu to moja mama, a może też przyszła babcia naszego syna. Anna wzruszyła ramionami, sceptyczna, ale zgodziła się dla spokoju Karola. Miała jednak przeczucie, że coś jest nie tak. W dzień spotkania Elżbieta przyszła ubrana elegancko, z lekkim uśmiechem na twarzy, ale Anna czuła w jej spojrzeniu chłód. W drodze do restauracji rozmawiali mało, Elżbieta trzymała dystans, a Anna starała się nie wdawać w niepotrzebne dyskusje. Kiedy usiedli przy stole i złożyli zamówienia, Elżbieta zaczęła temat, który od razu wzbudził napięcie. Karolu, zaczęła, ignorując Annę, zastanawiałam się, czy nie powinieneś przemyśleć pewnych spraw. W
W końcu jesteś dorosłym mężczyzną, a ta sytuacja zatrzymała się, zerkając na syna znacząco. To nie jest odpowiednie dla ciebie. Anna poczuła, jak krew napływa jej do twarzy. Wiedziała, że teściowa próbuje przekonać Karola, aby zakończył ich związek. Serce zaczęło jej bić szybciej, ale zanim zdążyła cokolwiek powiedzieć, Karol zareagował z zaskakującą stanowczością. Mamo, wystarczy. Jego głos był chłodny, niemal nieprzyjemny. To moja żona i matka mojego dziecka. Nasze decyzje są wspólne i oczekuję, że to uszanujesz. Elżbieta zamarła, jakby nie spodziewała się takiego oporu. Karolu, nie bądź śmieszny, odpowiedziała surowo. Wiesz, że zrobiłam to wszystko dla twojego dobra. Ta sytuacja nie jest zdrowa. Anna nie wytrzymała. Po raz pierwszy postanowiła zabrać głos w swojej obronie. Pani Elżbieto, jesteśmy tutaj, aby wspólnie wychowywać nasze dziecko i budować rodzinę. Jeśli pani nie potrafi tego zaakceptować, to może my rzeczywiście nie powinniśmy już dłużej mieszkać pod jednym dachem, powiedziała stanowczo, starając się utrzymać spokój w głosie. Elżbieta spojrzała na nią zimnym wzrokiem, po czym zwróciła się do Karola z gorzkim uśmiechem. Czy widzisz, jak ona się do mnie odnosi? Syknęła, pełna złości. Zawsze wiedziałam, że ta dziewczyna przyniesie ci tylko wstyd. Karol wstał od stołu, patrząc na matkę z nieukrywaną wściekłością. Dość tego, powiedział ostro. Nie pozwolę ci więcej traktować ani w ten sposób. Jeśli nie możesz nas zaakceptować jako rodziny, to nie mamy o czym rozmawiać. Elżbieta była zszokowana. Nigdy wcześniej nie widziała Karola tak zdeterminowanego i stanowczego. Próbowała jeszcze raz go przekonać, wyciągając rękę w geście pojednania, ale on ją odtrącił. Jutro zabiorę nasze rzeczy, oznajmił spokojnie. Nie będziemy ci już przeszkadzać. Po tych słowach wziął Annę za rękę i wyprowadził ją z restauracji. Elżbieta została sama przy stole, w osłupieniu patrząc za synem i synową, którzy odchodzili bez zamiaru oglądania się za siebie. Na ulicy Anna poczuła mieszankę ulgi i niepokoju. To była przełomowa chwila, moment, w którym zrozumiała, że Karol jest po jej stronie. Przez chwilę szli w ciszy, trzymając się za ręce, ale w głowie Ani wciąż krążyły myśli o tym, jak wpłynie to na ich życie. Karol, zaczęła cicho. Czy jesteś pewien, że dobrze robimy? Spojrzał na nią, a w jego oczach widniało coś, czego nigdy wcześniej nie widziała: determinacja i miłość. Aniu, ona nigdy nie zaakceptuje nas jako rodziny, powiedział poważnie. Muszę cię chronić. Zasługujesz na kogoś, kto cię wspiera, nie kto cię rani. Jesteś moją żoną, a teraz i naszą rodziną. Przytulił ją mocno, jakby chciał jej w ten sposób pokazać, że jest z nią na dobre i złe. To był moment, który oznaczał początek ich niezależności, ale jednocześnie ogromne wyzwanie, które musieli razem podjąć. Anna uśmiechnęła się do niego przez łzy. Dziękuję, Karol, powiedziała cicho. Za to, że jesteś przy mnie. Szli przez miasto w milczeniu, ale to milczenie nie było już pełne napięcia ani niepokoju. Była w nim wzajemna zgoda na wspólne trudy, na budowanie przyszłości bez wtrącania się innych, na życie, które chcieli przeżyć na własnych warunkach. Następnego dnia Karol, jak zapowiedział, wrócił do domu swojej matki, by spakować ich rzeczy. Kiedy wszedł do środka, czuł, że atmosfera była ciężka, prawie namacalna. Elżbieta siedziała w salonie, z kamiennym wyrazem twarzy, ale jej oczy były pełne gniewu. Wiedziała, że Karol przyjdzie, ale nie spodziewała się, że rzeczywiście wyprowadzi się z Anną. Naprawdę zamierzasz zostawić wszystko dla niej? Zaczęła, patrząc na syna z wyraźnym rozgoryczeniem. Karol postanowił nie wdawać się w dyskusję. Był zmęczony, sfrustrowany i chciał jak najszybciej zabrać swoje rzeczy, by rozpocząć nowy rozdział z Anną. Bez odpowiedzi minął matkę i skierował się do ich pokoju, gdzie czekały porozrzucane po kątach rzeczy Anny. Niektóre jej ubrania były wgniecione, a osobiste rzeczy wydawały się niedbale zepchnięte do worków. To widok, który zranił go dogłębnie. W głowie Karola przeszła myśl, jak można było być tak bezwzględnym, zwłaszcza wobec matki jego dziecka. Karolu, jeszcze możesz się wycofać, powiedziała Elżbieta, podążając za nim do pokoju. Wiesz, że ona nie jest dla ciebie odpowiednia. Co z twoją karierą? Z twoją przyszłością? Karol podniósł wzrok, patrząc na nią z wyrazem niezłomnej determinacji.
Mamo, rozumiem, że nie akceptujesz Anny, ale to jest mój wybór. To ja zdecydowałem, że chcę spędzić życie z nią i naszym dzieckiem. Jeśli naprawdę mnie kochasz, uszanujesz to, odparł spokojnie, choć w jego głosie słychać było lekkie drżenie. Elżbieta westchnęła ciężko, jakby nie mogła uwierzyć, że syn naprawdę zamierza odejść. Wciąż miała nadzieję, że go przekona, że Karol się opamięta. Zamiast tego obserwowała, jak pakuje rzeczy swoje i Anny, a ona stoi obok, bezsilna i wściekła. Nie sądziłam, że tak skończymy, Karolu, powiedziała zimno. Ale jeśli tak wybierasz, pamiętaj, że ja tu zawsze będę. Kiedy ona cię opuści, bo nie udźwignie trudności, przyjdziesz z powrotem, a ja cię przyjmę. Mamo, Ania mnie nie opuści. To ty nigdy nie dałaś jej szansy, nigdy nie spróbowałaś zrozumieć, odparł twardo. Zawsze znajdowałaś powody, żeby ją krytykować, nawet kiedy starała się, byśmy mieli dobre relacje. Opuścił głowę, wiedząc, że słowa nie zmienią jej przekonań. Bez dalszych dyskusji spakował ostatnie rzeczy, a następnie ruszył do drzwi, nawet nie oglądając się na matkę, która stała w milczeniu. W drodze do wynajętego pokoju Karol czuł ulgę, ale jednocześnie i pewien smutek. Wiedział, że od teraz jego relacja z matką będzie inna, bardziej chłodna i zdystansowana. Zrozumiał jednak, że to konieczne, jeśli chce zbudować życie z Anną i dzieckiem bez ciągłej presji i krytyki. Anna czekała na Karola w małym, wynajętym pokoju, który udało im się znaleźć na przedmieściach. Był to skromny, niewielki pokój z małą kuchnią i łazienką, ale dla nich oznaczał coś więcej – wolność. Anna wiedziała, że to miejsce nie jest idealne, ale była gotowa na te trudności, o ile miała przy sobie Karola i ich synka. Kiedy Karol wszedł do środka, niosąc ich spakowane rzeczy, Anna uśmiechnęła się do niego ciepło, choć w jej oczach widać było zmęczenie. To już koniec? Zapytała, a jej głos zdradzał ulgę i nadzieję. Karol odetchnął głęboko i przytaknął. Tak, Aniu. To nasz nowy początek, odpowiedział, patrząc na nią z miłością. Już nigdy nie pozwolę, by ktoś nas traktował w ten sposób. Anna podeszła do niego i przytuliła mocno. To był pierwszy moment od dawna, kiedy poczuła, że ich życie jest na dobrej drodze, że choć stoją przed wyzwaniami, mogą je wspólnie pokonać. Wiem, że to będzie trudne, powiedziała cicho. Ale wolę żyć skromnie z tobą niż w luksusie, ale pod presją i krytyką. Karol poczuł, jak jej słowa dodają mu sił. Był wdzięczny za to, że Anna jest przy nim, że rozumie trudności, przed którymi stoją, ale też jest gotowa je przezwyciężyć. Wiedział, że mogą polegać na sobie nawzajem. Następne dni upłynęły na urządzaniu się w nowym miejscu i organizacji codziennego życia. Mimo trudności, jakie napotykali, niewielkiego budżetu i braku wsparcia od rodziny, ich związek stawał się silniejszy. Każdego dnia odkrywali, jak bardzo są dla siebie ważni i jak wiele znaczą dla siebie nawzajem. Codzienne obowiązki, jak gotowanie, sprzątanie i opieka nad dzieckiem, stawały się pretekstem do wzmacniania więzi i budowania nowego domu. Wkrótce Karol znalazł dodatkową pracę na wieczory, aby lepiej radzić sobie finansowo. Choć oznaczało to mniej czasu spędzanego razem, Anna rozumiała, że to poświęcenie jest konieczne. Miała nadzieję, że wkrótce uda im się ustabilizować sytuację i być może znaleźć coś większego i bardziej komfortowego. Ich codzienność była pełna wyzwań, ale każdy dzień przynosił też chwilę radości i zbliżenia. Anna widziała, że Karol zrobił dla niej więcej, niż mogłaby sobie wyobrazić, i choć czasem brakowało im podstawowych wygód, miała pewność, że ten związek opiera się na solidnych fundamentach miłości i wzajemnym wsparciu. Mimo to, w chwilach samotności, gdy Karol był w pracy, Anna nie mogła oprzeć się myślom o Elżbiecie. Zastanawiała się, czy kiedykolwiek zrozumie, jak bardzo skrzywdziła własnego syna i jakie konsekwencje miały jej działania. Była jednak zdeterminowana, by iść naprzód, budować nowe życie i zapomnieć o cierpieniu, które Elżbieta wniosła w ich życie. Minęło kilka tygodni, odkąd Anna i Karol przeprowadzili się do swojego skromnego pokoju. Choć ich nowa codzienność była pełna wyzwań, Anna zauważyła, że Karol stał się bardziej zaangażowany i pełen energii. Mimo pracy na dwa etaty wracał do domu z uśmiechem, a każdą wolną chwilę spędzał z nią i ich synkiem. Pewnego wieczoru, po długim dniu, kiedy Karol wrócił do domu, zauważył, że Anna siedzi zamyślona przy oknie, wpatrując się w deszcz padający za oknem. W jej oczach widział smutek i zmęczenie. Hej, co się dzieje?
Zapytał, podchodząc do niej i delikatnie obejmując ją ramieniem. Anna westchnęła, patrząc na niego z melancholią. Czasem myślę o twojej mamie, powiedziała cicho. Wiesz, zastanawiam się, czy kiedykolwiek zrozumie, co straciła. Czy doceni to, co miała? Żałuję, że tak bardzo mnie nie akceptowała, choć tak bardzo się starałam. Karol przytulił ją mocniej, czując ciężar jej słów. Rozumiał, że choć minęło trochę czasu od ich wyprowadzki, Anna wciąż nosiła w sobie żal i zranienie. Aniu, wiem, że trudno jest to zrozumieć, ale mama nigdy nie chciała nikogo, kto by zajął jej miejsce w moim życiu. Zawsze byłem jej jedynym synem, jej dumą i myślę, że po prostu nie była gotowa, by dzielić mnie z kimś innym. Ale to nie znaczy, że powinnaś czuć się winna. Dałaś z siebie wszystko, a to, że ona tego nie dostrzegła, to jej strata, nie twoja, powiedział, patrząc jej w oczy. Anna skinęła głową, próbując uśmiechnąć się mimo smutku. Wiedziała, że Karol ma rację, ale wciąż była zraniona. Mimo wszystko tęskniła za poczuciem akceptacji, za normalnością, której brakowało w ich życiu. Choć była szczęśliwa u boku Karola, czuła, że to rozdział, którego nie uda jej się zamknąć tak łatwo. Kilka dni później, ku zaskoczeniu Anny, Karol zaproponował, aby wspólnie wybrali się do restauracji. Wiedział, że odkąd ich syn się urodził, rzadko mieli okazję spędzić czas razem, by oderwać się od codziennych problemów. Chciał, aby Anna poczuła się wyjątkowo i zapomniała choć na chwilę o trudnościach, z którymi musieli się zmierzyć. Anna zgodziła się z entuzjazmem, ciesząc się na myśl o wspólnym wieczorze. Od dawna marzyła o chwili, gdy mogliby po prostu usiąść razem, bez zmartwień i napięcia i spędzić czas tylko we dwoje. Poprosiła sąsiadkę, panią Halinę, by przypilnowała ich synka na kilka godzin, a sama ubrała się w jedną z nielicznych eleganckich sukienek, które udało jej się zabrać z domu teściowej. Wieczór zapowiadał się idealnie. W restauracji, siedząc przy świecach i delektując się smakiem dań, które sprawiły, że choć na chwilę zapomnieli o codziennych kłopotach, Anna i Karol rozmawiali jak dawniej, śmiali się, dzielili wspomnieniami, marzyli o przyszłości. Było im dobrze, czuli się wolni i szczęśliwi. Nagle, podczas rozmowy, Anna usłyszała za sobą znajomy głos. Głos, który sprawił, że serce podeszło jej do gardła. Odwróciła się i zobaczyła, że przy stoliku za nimi stoi Elżbieta, która również ich zauważyła. No proszę, jakże to elegancko się bawicie, rzuciła chłodnym tonem, podchodząc do ich stolika. Jej twarz zdradzała irytację, a w oczach płonął wyraz pogardy. Kto by pomyślał, że na to was stać, skoro musicie wynajmować pokój w starym budynku na przedmieściach. Anna poczuła, jak gniew rośnie w jej wnętrzu, ale starała się zachować spokój. Karol z kolei zmarszczył brwi, patrząc na matkę z chłodem, którego jeszcze niedawno by się po sobie nie spodziewał. Mamo, nie ma tu dla ciebie miejsca. Chcieliśmy spędzić czas razem i nie zamierzam tego zmieniać, powiedział twardo. Elżbieta uśmiechnęła się kpiąco, nie zważając na jego słowa. A więc teraz mnie wyrzucasz, tak? Zapytała z fałszywym zdziwieniem. Wybrałeś tę kobietę zamiast własnej matki? Jej głos wibrował od złości i rozczarowania. Karol odetchnął głęboko, a Anna dostrzegła w jego oczach cierpienie. Wiedziała, że to dla niego trudne, że mimo konfliktu kochał swoją matkę, ale widziała też, jak bardzo go rani jej brak akceptacji i ciągłe próby rozdzielenia ich. Tak, mamo, powiedział Karol zdeterminowany. Wybieram moją żonę i moją rodzinę. Ty natomiast wybrałaś swoją drogę, wyrzucając Annę z domu, gdy była w szpitalu. To był twój wybór, a ja muszę teraz żyć swoim życiem. Jeśli naprawdę mnie kochasz, pozwolisz nam być szczęśliwymi. Słowa te zadziałały na Elżbietę jak zimny prysznic. Patrzyła na syna, jakby widziała go po raz pierwszy, a potem, jakby nie mogąc dłużej tego znieść, odwróciła się i odeszła bez słowa. Anna poczuła, jak napięcie w jej ciele opada, a serce powoli wraca do normalnego rytmu. To był moment, którego zawsze się bała, konfrontacja z Elżbietą, która mogła zniszczyć ich relacje na zawsze. Ale jednocześnie była wdzięczna Karolowi za to, że stanął po jej stronie, że potwierdził, iż jej obecność w jego życiu jest dla niego priorytetem. Karol, zaczęła cicho, biorąc jego dłoń w swoją. Dziękuję, że jesteś przy mnie. Karol uśmiechnął się, choć widać było, że jest poruszony. Aniu, wiem, że jest ciężko, ale jestem z tobą na dobre i na złe. To jest nasza rodzina,
nasza przyszłość, powiedział, ściskając jej dłoń. Nie pozwolę nikomu nas rozdzielić, nawet mojej matce. Siedzieli jeszcze chwilę w ciszy, przytuleni, oboje zdając sobie sprawę, że ten wieczór był przełomowy. Rozpoczął nowy etap ich związku, etap, w którym przeszłość mogła już nie mieć nad nimi władzy. Po tej konfrontacji w restauracji Anna i Karol postanowili jeszcze bardziej skupić się na swojej rodzinie i wspólnej przyszłości. Ich relacja stawała się coraz silniejsza, a obawy związane z Elżbietą powoli ustępowały. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, ale także nowe powody do uśmiechu. Ich syn rósł zdrowo i był ich największą radością, a każdy jego nowy uśmiech lub pierwszy krok dodawały im sił. Pewnego ranka Karol przyszedł do domu z wielką niespodzianką. Po wielu tygodniach oszczędzania i pracowania na dwa etaty, udało mu się zgromadzić wystarczającą sumę, aby mogli wreszcie wynająć małe, ale przytulne mieszkanie na dłuższy czas. Aniu, spakuj rzeczy, powiedział z uśmiechem. Dzisiaj się przeprowadzamy. Anna nie mogła uwierzyć. Spojrzała na niego z niedowierzaniem, a potem w jej oczach pojawiły się łzy szczęścia. W końcu mieli mieć swoje własne miejsce, nawet jeśli było skromne. To oznaczało początek czegoś zupełnie nowego. Karol, naprawdę? Zapytała, tuląc go mocno. Nie mogę uwierzyć, że to się dzieje. Zasłużyliśmy na to, Aniu. Po wszystkim, co przeszliśmy, chcę, żebyśmy mieli wreszcie swoje miejsce, gdzie będziemy mogli czuć się swobodnie, bez żadnych ograniczeń i presji, powiedział, patrząc na nią z miłością. Przeprowadzka była dla nich symbolicznym momentem. Przypominała im o tym, ile przeszli i jak silni stali się przez te wszystkie trudności. Kiedy już znaleźli się w nowym mieszkaniu, Anna poczuła, jakby w końcu mogła oddychać pełną piersią. W niewielkim salonie ustawiła pudełka z ich rzeczami, a na parapecie postawiła kwiaty, które przyniósł Karol jako symbol nowego początku. Wieczorem, kiedy ich syn zasnął, Karol i Anna usiedli razem przy małym stole w kuchni, delektując się prostą kolacją i ciesząc się ciszą. Wiesz, myślałam, że ten dzień nigdy nie nadejdzie, powiedziała Anna, patrząc na Karola z wdzięcznością. Czasem wydawało mi się, że nie dam rady, że nie wytrzymam tego wszystkiego. Karol uścisnął jej dłoń. Aniu, jesteś najsilniejszą kobietą, jaką znam, powiedział z czułością. I dziękuję ci, że nigdy się nie poddałaś, że byłaś przy mnie mimo wszystko. Teraz możemy zacząć żyć na nowo, bez przeszłości, bez konfliktów. Siedzieli jeszcze długo, rozmawiając o planach na przyszłość i marzeniach, które wcześniej wydawały się niemożliwe. Cieszyli się z każdego drobiazgu, bo wiedzieli, że zbudowali to wszystko sami, bez wsparcia i mimo przeciwności. Mijały tygodnie, a życie Anny i Karola stabilizowało się. Małe mieszkanie stawało się ich azyłem, a każdy wspólny dzień umacniał ich więź. Mimo tego, że finansowo wciąż mieli trudności, Karol pracował nad poprawą sytuacji i planował zdobyć nowe kwalifikacje, które mogłyby pomóc mu w karierze, a Anna myślała o powrocie do pracy na część etatu. Pewnego dnia Anna odebrała telefon od starej przyjaciółki, która zaprosiła ją na spotkanie w centrum miasta. Chciała, żeby choć na chwilę oderwała się od codziennych obowiązków i spędziła czas z kimś bliskim. Karol, widząc, że to może być dla niej dobra okazja do relaksu, zgodził się zostać z ich synkiem, by mogła wyjść i spędzić czas w towarzystwie. Spotkanie było dla Anny odskocznią od trudów dnia codziennego. Rozmawiały, śmiały się, wspominały dawne czasy. W końcu Anna poczuła się naprawdę odprężona, jakby wszystkie jej zmartwienia zniknęły na chwilę. Po spotkaniu wyszła z kawiarni z uśmiechem, mając nadzieję, że takich chwil będzie więcej. Kiedy jednak wracała do domu, nagle zauważyła na chodniku przed sobą sylwetkę. Elżbiety. Teściowa szła szybko, ale kiedy dostrzegła Annę, jej twarz natychmiast przybrała wyraz pogardy i chłodu. Anna poczuła nieprzyjemny dreszcz przebiegający jej po plecach. Nie wiedziała, czego może się spodziewać po Elżbiecie w tej sytuacji, ale zdecydowała się nie unikać konfrontacji. No proszę, Anna. Jak się miewasz w tym swoim nowym życiu? Zapytała Elżbieta z ironicznym uśmiechem. Anna poczuła, jak gniew zaczyna wzbierać w jej wnętrzu, ale postanowiła zachować spokój. Była gotowa na spokojną, stanowczą odpowiedź. Miewam się bardzo dobrze, Elżbieto odpowiedziała chłodno. Mamy teraz swoje miejsce i jesteśmy szczęśliwi. Bez niepotrzebnego stresu. Elżbieta parsknęła pogardliwie, jakby jej słowa w ogóle do niej nie trafiły.
Myślisz, że coś osiągnęłaś? Że Karol naprawdę będzie cię szanował, gdy zobaczy, jak trudno jest ci się utrzymać. To tylko kwestia czasu, aż zmieni zdanie i wróci do mnie, syknęła, patrząc na Annę z nieukrywaną złośliwością. Anna spojrzała na nią spokojnie, choć jej serce biło szybciej. Była jednak zdecydowana. Karol dokonał wyboru i nie wróci, ponieważ to ty go odtrąciłaś. Miałby z tobą relację, gdybyś potrafiła zaakceptować jego rodzinę, ale zamiast tego postanowiłaś nas zniszczyć. Teraz nie mam żadnych wyrzutów sumienia, że zbudowaliśmy coś własnego. Jeśli naprawdę go kochasz, pozwól mu być szczęśliwym. Słowa Anny były pełne siły i spokoju, co najwyraźniej zaskoczyło Elżbietę. Po raz pierwszy widziała, że Anna nie jest już tą samą, uległą dziewczyną, którą wcześniej traktowała z góry. Elżbieta milczała przez chwilę, jakby próbując znaleźć odpowiedź, ale po chwili, zirytowana i zdegustowana, odwróciła się i odeszła bez słowa. Anna odechnęła z ulgą. Czuła, że ten moment był potrzebny, że musiała w końcu stanąć twarzą w twarz z Elżbietą i pokazać, że nie jest już zależna ani zdominowana przez nią. Wróciła do domu z uczuciem spokoju i satysfakcji, gotowa, by opowiedzieć Karolowi o tej rozmowie. Kiedy usiedli wieczorem, Anna podzieliła się z nim tym, co się wydarzyło. Jestem z ciebie dumny, Aniu, powiedział Karol z uśmiechem. Przeszłaś długą drogę, a teraz widzę, że nikt nie jest w stanie cię złamać. Jesteśmy razem i to jest nasza siła. Anna uśmiechnęła się, wiedząc, że to prawda. Od tamtego spotkania z Elżbietą minęły tygodnie. Anna poczuła, że jej życie stało się bardziej stabilne i przewidywalne. Odcięcie się od toksycznej relacji z teściową przyniosło jej spokój, jakiego potrzebowała, aby skupić się na swoim dziecku i relacji z Karolem. Choć Elżbieta nigdy się nie odezwała, a Karol też nie próbował nawiązać kontaktu z matką, żadne z nich nie żałowało podjętej decyzji. Pewnego dnia, kiedy Anna odbierała syna od pani Haliny, sąsiadki, która czasem zajmowała się nim na kilka godzin, usłyszała niespodziewaną propozycję. Anno, w naszej piekarni w centrum miasta szukają kogoś do pomocy na pół etatu, powiedziała pani Halina, zerkając na Annę z lekkim uśmiechem. Pomyślałam o tobie. Wiem, że szukasz czegoś, co nie zajmie ci zbyt wiele czasu, żebyś mogła opiekować się synem. Anna przez chwilę rozważała tę propozycję. Praca w piekarni nie była szczytem jej marzeń, ale wiedziała, że każdy dodatkowy dochód pozwoliłby im żyć odrobinę wygodniej. Po rozmowie z Karolem postanowiła spróbować. Kilka dni później rozpoczęła pracę. Praca była prosta, ale Anna szybko odkryła, że sprawia jej przyjemność. Miała okazję poznawać nowych ludzi, a zapach świeżego pieczywa i ciepła atmosfera piekarni dodawały jej energii. W krótkim czasie zaprzyjaźniła się z innymi pracownikami i czuła, że wreszcie znajduje swoje miejsce, niezależne od zawirowań rodzinnych. Wieczorami wracała do domu zmęczona, ale szczęśliwa, a Karol widział, że jej praca dodaje jej pewności siebie i satysfakcji. Byli dumni z siebie, że mimo trudności udaje im się budować życie na własnych zasadach. Życie Anny i Karola zdawało się wracać do normy, kiedy pewnego dnia Anna odebrała niespodziewany telefon od swojej przyjaciółki, Zosi. Zosia była jedną z nielicznych osób, które znały ich historię od podszewki i wspierała Annę przez wszystkie trudne momenty. Jednak tym razem dzwoniła z niecodzienną wiadomością. Aniu, wiem, że to może być dla ciebie szok, ale widziałam Elżbietę na mieście. Wyglądała na naprawdę przygnębioną, nawet powiedziałabym zagubioną, zaczęła ostrożnie Zosia. Może powinnaś z nią porozmawiać? Wyglądała, jakby bardzo cierpiała. Anna poczuła nieoczekiwany dreszcz. Mimo że Elżbieta zraniła ją głęboko, częściej wciąż czuła pewien żal, że nie udało im się zbudować zdrowej relacji. Po rozmowie z Zosią postanowiła porozmawiać z Karolem i zobaczyć, co on o tym myśli. Karol, Zosia powiedziała mi, że widziała twoją mamę. Wygląda na to, że jest w złej kondycji, powiedziała Anna delikatnie, obserwując reakcję męża. Karol zmarszczył brwi, a na jego twarzy pojawił się wyraz mieszanki zaskoczenia i niepewności. Naprawdę? Zapytał z lekkim wahaniem. Może ona w końcu zrozumiała, że zniszczyła nasze relacje swoim zachowaniem? Może czasem potrzebny jest taki dystans, żeby człowiek zrozumiał swoje błędy? Anna skinęła głową, widząc, że Karol jest poruszony. W głębi serca miała nadzieję, że Elżbieta zdała sobie sprawę, jak bardzo zraniła zarówno swojego syna, jak i jej samej.
Jednak była też ostrożna, nie chciała, by Karol znów przeżywał rozczarowanie. Po kilku dniach Karol zdecydował się pojechać do matki. Anna wspierała go, ale sama wolała nie uczestniczyć w spotkaniu, obawiając się, że emocje mogą być zbyt trudne do opanowania. Karol wziął ich syna, by Elżbieta mogła poznać wnuka, i pojechał do rodzinnego domu. Kiedy Karol wrócił wieczorem, był wyraźnie poruszony. Usiadł przy stole, a Anna przysiadła obok niego, czekając, aż zacznie mówić. Aniu, mama wygląda zupełnie inaczej, zaczął powoli. Jest zmęczona. Wiesz, chyba zdała sobie sprawę, że jej upór i niechęć do ciebie kosztowały ją relacje ze mną. Powiedziała, że żałuje, że nigdy nie spróbowała cię naprawdę poznać. Anna słuchała w milczeniu, próbując zrozumieć, co to oznacza dla ich przyszłości. Próbowała przeprosić za to, co zrobiła, kontynuował Karol, patrząc na nią poważnie. Powiedziała, że jeśli to możliwe, chciałaby nawiązać kontakt, choćby tylko po to, by poznać swojego wnuka. Anna wzięła głęboki oddech, czując, że decyzja, jaką teraz podejmą, wpłynie na ich życie na długo. Choć miała w sobie wiele zranienia, widziała, że Karol naprawdę chciał spróbować dać matce szansę. Karol, jeśli uważasz, że możemy spróbować odbudować te relacje, to jestem gotowa dać jej tę szansę, powiedziała cicho. Ale tylko pod warunkiem, że będzie nas szanować i nigdy więcej nie potraktuje mnie w ten sposób. Karol przytulił ją mocno, wdzięczny za jej wyrozumiałość i gotowość do przebaczenia. Wiedział, że droga do naprawienia relacji będzie długa i trudna, ale wierzył, że to możliwe, jeśli tylko będą razem. Spotkanie z Elżbietą było pełne emocji, ale tym razem było inne. Teściowa przyznała, że jej postępowanie wynikało z lęku przed utratą syna, ale że teraz zdaje sobie sprawę, jak wiele zniszczyła. Przeprosiła Annę, obiecując, że od tej pory będzie szanować jej miejsce w życiu Karola i ich wspólnym życiu. Anna czuła, że w jej sercu powoli goją się dawne rany. Była gotowa, by próbować, choćby dla dobra swojego synka, który zasługiwał na miłość i wsparcie całej rodziny. Od tamtej pory ich relacja z Elżbietą zaczęła się powoli odbudowywać. Nie wszystko było idealne, ale widoczny był postęp. Anna i Karol mieli w sobie siłę, by przetrwać wszelkie trudności, a ich wspólne życie stawało się coraz bardziej stabilne. Czuli, że wszystko, przez co przeszli, nauczyło ich jednego, że najważniejsze w życiu jest wzajemne wsparcie, zrozumienie i gotowość do przebaczenia.